W dzisiejszym odcinku pokażę wam znane osoby, albo też celebrytów, którzy mają naprawdę drogie ekwipunki w CS-ie. Pamiętajcie na mojego Instagrama, którego macie tutaj i możecie zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie więcej takich materiałów, a ja zapraszam was do oglądania tego materiału. Artur Mero, czyli brazylijski piłkarz, który gra w tym momencie w FC Barcelonie na pozycji pomocnika. Na swoim Instagramie obserwuję m.in. Simpla, który gra obecnie w Navi. Tunc, bo Artur ma taki nick, ma ekwipunek o wartości około 14 tysięcy dolarów i co jest ciekawostką, wszystkie jego takie fajniejsze skiny są nazwane jego nickiem. W swoim ekwipunku ma on takie skiny jak na przykład Dragon Lora, Howla czy też rękawiczki Pandory. Czyli naprawdę fajne skiny, które no większość z nas na pewno by pewnie chciało. Tak obstawiam. Mark Hunt, czyli 46-letni zawodnik mieszanych sztuk walk wagi ciężkiej. Były weteran takich organizacji jak na przykład UFC i jeszcze prawie rok temu jego ekwipunek był wart około 11 tysięcy euro, natomiast kilka dni później jego wartość spada do około 1000 euro i miejmy nadzieję, że to nie przez to, że został skamowany czy okradziony, tylko dlatego, że po prostu szybko sprzedał swoje skiny. Jeśli chcesz, możesz napisać w komentarzu, dlaczego według ciebie wartość jego ekwipunku tak drastycznie spada w ciągu kilku dni, bo prawie 10 tysięcy euro. Carlos Enrique Casillas Casemiro, czyli po prostu Casemiro. Jest to brazylijski piłkarz, który w tym momencie gra w hiszpańskim klubie Real Madrid na pozycji pomocnika. Po zdjęciu z Instagrama możemy wnioskować, że na pewno grał w CS-a, plus potwierdza to jeszcze jego wartość ekwipunku w CS-ie. Jego ekwipunek jest wart aż 15 240 euro na dzień dzisiejszy, a najlepszym jego skinem jest M4A4 Hole w StatTracku, oczywiście Factory New. Neymar, jego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest to brazylijski piłkarz, który w tym momencie gra w PSG na pozycji pomocnika albo napastnika? Pozycji napastnika lub też pomocnika. Podobno najdroższy piłkarz w historii futbolu, ale czy będzie miał dzisiaj najdroższy ekwipunek z ich wszystkich? Jego ekwipunek jest wart około 20 tysięcy euro. W samym CS-ie oczywiście. W jego ekwipunku możemy znaleźć takie skiny jak M4A4 Hole w StatTracku, oczywiście Factory New, AK47 Wild Lotus też Factory New oraz takiego skina jak na przykład AWP Dragon Lore w stanie Minimal Wear. No szczerze powiem, dosyć pokaźny ekwipunek, sam chciałbym takie mieć. Lucas Lima, kolejny brazylijski 29-letni piłkarz, który gra w tym momencie na pozycji również pomocnika. Jego ekwipunek jest wart około 5000 euro i może się pochwalić takimi skinami jak na przykład Hole Minimal Wear, czy też Bayonet Lore Minimal Wear i dużo innych pojedynczych fajnych skinów. Pewnie zauważyliście, że praktycznie wszyscy w dzisiejszym odcinku byli z Brazylii i byli to piłkarze. A dlaczego? Dlatego, że mają oni swoją grupę na Steamie, gdzie wszyscy piłkarze z Brazylii są w jednej grupie i grają po prostu sobie często w CS-a. Tą grupę znalazłem, jeżeli chcecie, to link do niej macie tam na dole w opisie. Chcecie, to sobie zerknijcie, tam większość z nich ma na profilach podane swoje imiona i nazwiska, więc ich spokojnie znajdziecie, jeżeli będziecie chcieli. A ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie, bo mi będzie bardzo miło. No i wpadajcie na mojego Instagrama, który jest tutaj. A ja się z wami żegnam i zapraszam do następnego materiału. Piona! Nice!